Burmistrzu, witam zaproszonych gości. Informuję, że Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 22.11.2011 roku przyjęła wniosek do Rady Miejskiej w Morągu o zdjęcie z porządku obrad 14. sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Chciałbym poddać ten wniosek pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby z dzisiejszego proponowanego porządku obrad zdjąć punkt 13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 głosami za, przy 2 przeciwnych i 0 wstrzymujących się. Wniosek został przyjęty i punkt 13 został zdjęty z proponowanego porządku dzisiejszego obrad. Przewodniczący do sprawy, Szanowni Państwo, ja mam dwa pytania. Chciałem się dowiedzieć, kto wnioskował na komisji w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały dotyczącej opłat i jakie było uzasadnienie tego zdjęcia, bo bardzo mi dziwi, że nie chcemy dyskutować na temat coraz to większych obciążeń mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan przewodniczący chciałby się ustosunkować i ma uzasadnienie ewentualnie? Tak, bo z tego co wiem, to pan wnioskował. Bardzo proszę. Zasadnie zgodnie z przepisem, którym sami Rada nie ma żadnych kompetencji, aby przedstawiony przez przedsiębiorstwo wody i kanalizacji taryfy zmienić, czyli na przykład obniżyć. Za wszystko w tej sprawie odpowiada burmistrz, który sprawdza, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami oraz ma prawo do weryfikacji kosztów przedstawionych przez przedsiębiorstwo wody i kanalizacji pod względem celowości ich poruszenia. Ponieważ burmistrz stwierdził, że taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami, a także stwierdził celowość kosztów poruszonych przez przedsiębiorstwo wody i kanalizacji, to Radzie pozostaje tylko podjęcie uchwały o zatwierdzenie taryf. W tym stanie rzeczy nie widzę żadnego powodu, żeby Rada zatwierdziła to tworzone przez przedsiębiorstwo wody i kanalizacji i sprawozdanie przez burmistrza taryfy i brała tym samym na siebie odpowiedzialność za proponowane podwyżki, skoro nie ma żadnego wpływu na wysokość tych proponowanych stawek. Tym bardziej, że zgodnie z przepisami, jeżeli Rada nie podejmie tej uchwały, to i tak te taryfy zweryfikowane przez burmistrza wchodzą w życie po 70 dniach od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo wody i kanalizacji do burmistrza, czyli wejdą w życie od 1 stycznia 2012 roku. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan radny Szelek. Panie przewodniczący, wysoka rada, szanowni państwo, tytuł uchwały jest bardzo w porządku, taki medialny, ale sedno tej uchwały polega na tym, że jest to podwyżka dla rolników 50% podatku w stosunku do roku ubiegłego. Jest to najwyższa podwyżka, jaka w tym budżecie się znalazła. Opłaty za wodę 14%, 28% opłaty stałej, także znaczący wpływ. Natomiast wszystkie te inne stawki podatków wahają się od 4 do 6-7%. Przy okazji nie bardzo rozumiem, dlaczego 2% różnicy jest między przedsiębiorcami, a mieszkańcami, czyli gruntami na przykład nie związanymi z działalnością gospodarczą, bo ja wiem, że pieniądze są potrzebne, ale to działa w dwie strony. Ta podwyżka może dobić przedsiębiorstwa, nie są w dobrej kondycji i zamiast zarobić możemy stracić. A to tak na marginesie. Dlatego też ja tylko chciałem zmysłowić, że jest to 50% podwyżki dla rolników. Nie jestem aptekarzem, prawda, nie zamierzam tym być, także ale około 50% jest to, proszę Państwa, znacząca podwyżka, bo w latach poprzednich no, były to zdecydowanie niższe kwoty i one nie rosły w taki sposób drastyczny, jak to w tym roku. Także to
Ja tylko po prostu uświadamię Państwu, że jest to dla rolników, żeby rolnicy nie byli zaskoczeni tą podwyżką, bo jednak w sprawie globalnych podatków rolnych dla rolników będzie to dużo pieniędzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu, będzie się tak? Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja to wystąpienie radnego Szczubi to odbieram jako wystąpienie takie populistyczne, bo nie trzeba nazwać. Bo co do nazwy samej uchwały, to nie może tu być wątpliwości, że ona tak się ma nazywać. W sprawie obniżenia średniej ceny spożywca dla celu podatku rolnego. I procedurę uchwalania tego podatku regulują przepisy prawa. Jest to zgodne z ustawą o podatku rolnym i taka jest podstawa do wymierzania podatku rolnego w gminach, we wszystkich gminach w Polsce. I Główny Urząd Statystyczny jest to w uzasadnieniu. Publikuje za 3 kwartały, jaka cena skupu żyta. To nie jest tak, że ktoś kogoś chce prześladować, tylko to jest obowiązek podatkowy, tak jak każdy z nas płaci podatki. I czy to do budżetu państwa, czy do budżetu gminy, to nie ma, że jakaś grupa jest uprzywilejowana. Wynika to z czegoś. Jak w poprzednich latach, w ubiegłym roku Rada nie podejmowała żadnej uchwały. Bo była niska cena spożyta, przetworzyły się, wchodziły z urzędu stawki, bo były niskie ceny skupu płodów rolnych. Teraz, wychodzi, że w 2011 roku w rolnictwie się bardzo poprawiło. I to nie jest tak, że ktoś z palca wyssał tą średnią cenę skupu żyta, tylko ona jest podstawą do uchwalania podatku rolnego w gminie. I tu ja proponuję Wysokiej Radzie nie najwyższą stawkę, tą 74,18 zł, tylko proponuję obniżenie tej maksymalnej stawki o 25,86%. Więc to trzeba tak to traktować, a nie, że było taniej, teraz jest drożej. No, jak drożej ktoś sprzedaje, to i więcej musi zapłacić. My tego nie wymyślamy, tylko taką podstawę nam przedstawiają i dają do możliwości dostosowania przepisów obowiązującego prawa w Polsce. Tutaj Rada może uchwalić maksymalną, bo są takie gminy w Polsce, że maksymalna stawka i koniec. Jak ktoś ma dochody, jest sposób opodatkowania i płaci maksymalną stawkę. A my tu obniżamy, a z tego tytułu tracimy, z tytułu tej obniżki w budżecie gminy tracimy kwotę ponad 500 tysięcy złotych. Ona zostaje w kieszeniach, bierzemy maksymalnej stawki podatku rolnego, prawie 600 tysięcy złotych, a drugą taką kwotę tracimy, potrąca nam minister finansów, bo minister finansów, traktując dochody gminy, liczy wszystkie dochody ze stawek maksymalnych, które gmina ma do dyspozycji. Czy to w podatku od nieruchomości, czy od środków transportowych, czy podatku rolnym. I to, co gmina nie bierze jako stawkę maksymalną, tylko chce być dobra w stosunku do swoich obywateli, to traci z budżetu gminy, bo raz, że nie uzyska tych dochodów, nie biorąc maksymalnej stawki, a po drugie, minister finansów traktuje nasze dochody w podatkach jako maksymalne, z maksymalnej dostępnej stawki i potrąca nam wtedy subwencje wyrównawczą, podwójnie tracimy. To my z tego tytułu tracimy kwotę razy dwa. To jest ponad 1 milion złotych, prawie 1 milion 200 tysięcy złotych tracimy w budżecie po stronie dochodów. I tak do tego trzeba podchodzić, a nie tu populistycznie, no oczywiście, no ja też bym chciał proponować, żeby nie płacić podatków, sam bym nie chciał płacić podatków, byłoby się każdemu się żyło lepiej, no ale tak jest wszystko skonstruowane i wszystkie organy i administracje w naszym kraju funkcjonują, mają udział w podatkach, mają prawo ustalać podatki jednostki samorządu terytorialnego gminy. I to tak mówimy, że my obniżamy po prawie 600 tysięcy dochody nasze na rzecz rolników, pozostaje te pieniądze w gospodarstwach domowych, gospodarstw rolnych. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu, Pan chyba nie wierzy w to, że ja tych realiów, o których Pan tu przed chwilą mówił, nie znam. Ja znam je doskonale, wiem o wszystkim i tu nie chodziło mi o to, że ja kwestionuję coś takiego. Bo my to robimy co roku. Zawsze jest obniżenie tej stawki, którą ministerstwo na dany rok naliczy. Tylko, że zawsze ta obniżka była taka, że realnie dla rolnika był to wzrost dosłownie w danym roku. Podam przykład, lata
już nie będę barwał, bo nie pamiętam z którego roku, ale stawka była 33 z groszami, w następnym roku była 37. Były to nieduże były to wzrosty. Ja tylko tu wspomniałem, że pomimo takiego tutaj optymistycznego nazewnictwa, jest to realnie, wynika jak dla każdego z nas płatnika, interesuje kwota, jaką mamy do zapłacenia. Jest to realny wzrost o prawie 50%. Ja tylko stwierdzam fakt, ja tu nic, żadnego populizmu nie chcę szerzyć, bo podatki trzeba płacić, tylko uświadamiam, że jest to no, taki wzrost. A z czego to wynika? No to pan burmistrz tutaj tymi liczbami tam troszeczkę podasował i wynika to ze stawki, ale zawsze gmina ma prawo i co roku to robiliśmy, że obniżaliśmy, traciliśmy subwencję, którą która wyrównywała nam dochody własne i tak było. Także ja naprawdę nie chcę żadnego populizmu siać, tylko stwierdziłem w sumie konkretno fakt, że jest to około 50%. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 głosami za, przebrakło sprzeciwu i 3 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do projektu uchwały. Rada Miejska Porąbów uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się opłatę za korzystanie z rozwiązka Biały Porąb w Porąbu przy ulicy Sienkiewicza wysokości. Podpunkt pierwszy. Dorośli 4 zł brutto za jednorazowe korzystanie do 45 minut. Podpunkt drugi. Dzieci 2 zł brutto za jednorazowe korzystanie do 45 minut. Podpunkt drugi. Za dziecko uważa się osobę, która nie ukończyła 18 roku życia. Paragraf drugi. Do nieodpłatnego korzystania z lodowiska określonego w paragrafie pierwszym uprawnione są szkoły podstawowe i gimnazja z terenów podziemnorąb w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych dla uczniów. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mrowca. Paragraf czwarty. Radzi moc uchwała nr 4/20/2010 Rady Miejskiej w Mrowcu z dnia 30 grudnia 2010 roku. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 grudnia 2011 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 18 głosami za, 1 głosami. 18 głosami za, 3, brakło sprzeciwu, 1 wstrzymujący się, uchwała została podjęta. I zamykam punkt 16. 16, punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyjaśnięcia mandatu radnej gminy Morąb Agaty Kulkowskiej. Czy są pytania? Nie, nie pomyliłem się, pani zmieniła nazwisko z Kasicy na Kulkowskiej. Ale w tym. Też taka. Uzasadnienie macie Państwo? Ja to byłem. Także pani Agata zrezygnowała. Wnioski informacje, czy w tym punkcie ktoś chciał zabrać. Nie widzę. Szanowni Państwo, ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, życzę Państwu wszystkim radnym obecnym Morąga zdrowych, pogodnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Nie spotkamy się, także 6 nowego roku jeszcze nie, bo na pewno się spotkamy. Zdrowych prezentów.